Witajcie. Rok temu, zupełnie przypadkiem, uruchomiłam na Netflixie koreański serial pod tytułem Hometown Cha-Cha-Cha. Ku mojemu zdumieniu, w ciągu jednej chwili pochłonęłam wszystkie 16 odcinków i zapragnęłam więcej. Co ciekawe, większość koreańskich seriali, czy raczej powinna powiedzieć dram, standardowo liczy sobie 16 odcinków, choć zdarzają się serie krótsze, 8 lub 12 odcinkowe, a także te dłuższe, mające 20 odcinków. Fascynacja światem dram koreańskich okazała się tak silna, że nie ma już tygodnia, aby na moim ekranie nie pojawiła się nowa produkcja. Za każdym razem, gdy kończę jedną serię, natychmiast rozpoczynam poszukiwania kolejnej, a potem kolejnej. Po upływie 12 miesięcy od tego nieoczekiwanego odkrycia, moja kolekcja obejrzanych koreańskich seriali rozrosła się do imponującej liczby około 35 tytułów. Ta pasja i zamiłowanie do koreańskiej kultury poprowadziły mnie do wniosku, że nadszedł czas, aby wprowadzić na ten kanał nową serię tematyczną, poświęconą właśnie dramom koreańskim. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wysłuchania mojej recenzji koreańskiej dramy zatytułowanej Marry My Husband. Zanim jednak przejdę dalej, chcę zaznaczyć, że nigdy nie uczyłam się koreańskiego, więc starałam się, aby jak najlepiej wypowiedzieć imiona aktorów czy postaci. Dlatego z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkich znawców tego języka. Serial był emitowany w południowo-koreańskiej stacji kablowej Total Variety Network, czyli w skrócie TVN, i na platformie streamingowej o nazwie TVING od 1 stycznia do 20 lutego 2024 roku. W Polsce można go było oglądać na Prime Video, jednak wyłącznie we wersji anglojęzycznej. Jest to komedia romantyczna z elementami dramatu i fantazy, bazująca na internetowym komiksie o tej samej nazwie. W obsadzie znaleźli się znani aktorzy, w tym Park Min-young, rozpoznawalna z takich produkcji jak Healer i What's Wrong with Secretary Kim, Na In-woo, którego można kojarzyć z Moonrises i Mr. Queen, a także Lee Kyung, gwiazda Welcome to Waikiki. Dołącza do nich Song Ha-yoon, najbardziej znana z dramy Fight for My Way. Gdy po raz pierwszy poznajemy Kang Ji-wan, w którą wciela się Park Min-young, w 2023 roku jest ona kobietą przygnębioną i zmagającą się z chorobą nowotworową, mającą przed sobą zaledwie kilka miesięcy życia. Jej mąż, Park Min-hwan, grany przez Lee Kyung-ga, jest bez pracy i pogrążony w długach i w tajemnicy przed żoną wydaje ostatnie środki przeznaczone na jej leczenie. W poszukiwaniu odpowiedzi Ji-wan opuszcza klinikę i spotyka niezwykłego taksówkarza, który podczas podróży do domu udziela jej życiowych porad. Po powrocie Ji-wan odkrywa, że Min-hwan miał romans z jej najlepszą przyjaciółką Chun Soo-min, którą gra Song Ha-yoon. A para wykupiła na nią ubezpieczenie na życie o wartości miliarda wonów. Dochodzi do konfrontacji, lecz Ji-wan, osłabiona chorobą, nie jest w stanie się obronić i ginie z ręki niewiernego męża. Niedługo potem Ji-wan budzi się 10 lat wcześniej, zdrowa i przed ślubem z Min-hwanem. Zdając sobie sprawę, że przyszłość może się powtórzyć, ale niekoniecznie musi dotyczyć jej, postanawia zmienić bieg wydarzeń, namawiając Soo-min do wyjścia za mąż za Min-hwana. W tym przedsięwzięciu Ji-wan wspiera jej szef i tajemniczy adorator Yoo Ji-hyuk, którego rolę odgrywa Na In-woo. Zachęcona niezwykle intrygującym opisem tej dramy, postanowiłam dać jej szansę. Dodatkowo fakt emisji dwóch odcinków na tydzień pozwalał mi równocześnie delektować się innymi produkcjami. Muszę przyznać, że na początku ta produkcja mnie zauroczyła i z niecierpliwością oczekiwałam każdego kolejnego poniedziałku, aby dowiedzieć się, co wydarzy się dalej. Niestety, w okolicach 8 lub 9 odcinka zaczęła mnie nużyć, ale że dotarłam już do połowy, postanowiłam kontynuować. Okazało się to jednak wyzwaniem, głównie z powodu coraz bardziej rozwlekłej fabuły.
Twórcy nie zaoferowali również wyjaśnienia mechanizmu podróży w czasie, zwłaszcza po śmierci, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Warto jednak pochwalić aktorstwo, zwłaszcza Song Ha-yun, która swoją grą przekonywała o dobroci swojej postaci, choć było całkowicie odwrotnie. Mniej przekonująca była rola jednego z głównych bohaterów, granego przez Nain Wuna, choć może to być kwestia moich osobistych preferencji. Chciałabym także podkreślić, że wątki poboczne oraz postacie drugoplanowe często okazywały się bardziej interesujące. Trochę żałuję poświęconego na tę dramę czasu, ponieważ kierowałam się popularnością i interesującymi zapowiedziami. Moja ocena to 5 na 10, co oznacza, że mimo pewnych pozytywnych aspektów ogólnie czułam się rozczarowana. I choć może to brzmieć paradoksalnie, mimo wszystko zachęcam do jej obejrzenia, ponieważ opinie w internecie na jej temat są podzielone. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami, a także do zostawienia łapki w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, by być na bieżąco z kolejnymi recenzjami koreańskich dram.